dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w hotelu Sobieski. Będę rozmawiał z Robertem Sową, wybitnym kucharzem i szefem kuchni tutaj wszystkich restauracji, prawda? Tak. Tak. Tu słychać poranny gwar, bo restauracja jeszcze nie jest czynna, ale są ostatnie przygotowania do przyjęcia pierwszych gości. Pierwszymi jesteśmy akurat my, nasza ekipa. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, witam. Chciałbym z Tobą porozmawiać o takiej nietypowej stronie kuchni, bo o sporcie. Po pierwsze, przez długie lata byłeś, nie wiem, czy nie jesteś dalej. Nie, w tej chwili nie. W tej chwili jedynie kogo mam przyjemność żywić od strony takiej sportowej, to reprezentacja siatkarek i siatkarzy naszych. Jeśli są w hotelu Jan Trzeci Sobieski, a zawsze tutaj mieszkają, no to mam przyjemność im gotować. Natomiast jeśli chodzi o moją przygodę, tak, jeśli chodzi o moją przygodę kulinarną z polską reprezentacją w piłce nożnej, była i trwała od 1998 roku do 2006, czyli 8 lat z największym sukcesem kulinarnym, nazwijmy to w ten sposób, czyli tona produktów spożywczych na plecy i jedziemy do Korei. Co musiałeś zmienić w swoich przepisach, czy wymyśleć zupełnie nowe, żeby w nich zwiększać energię, którą w sobie kumulują, a osłabiać to, co normalnie my po wstaniu od stołu mamy, czyli taką chęć na lekką drzemkę, odpoczynek, pomyślenie, a oni prosto od stołu powinni kopać te piłki. Piłkarze po obiedzie mają drzemkę, więc tutaj specjalnie się nie różnią. Po obiedzie mają drzemkę, po drzemce jest, jeśli obiad był o godziny 12-13, trwał do godziny 14, później jest siesta do godziny 16, o 16 jest odprawa z trenerem, selekcjonerem i później jest wyjazd na trening. To jest jakby reguła, która zmienia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest mecz, kiedy jest to ten najważniejszy dzień, aczkolwiek zmienia się tylko i wyłącznie czas. Natomiast siesta jest zawsze poobiednia. Czy musiałeś stosować jakieś indywidualne różnice? To znaczy tak, generalnie bufet był przygotowany z różnymi frykasami kulinarnymi. Oczywiście były pewne reguły. Reguły są następujące. Jeśli podawałem zupy, to nie mogły być zabielane śmietaną, tylko i wyłącznie buliony z warzywami, z ziołami, z delikatnym mięsem, indyk, kurczak, które również później pojawiały się na bufecie, czyli mamy brak śmietany. Dwa, zakaz używania tłuszczu zwierzęcego, a sam wiesz i ja wiem, że taki schabowy na smalcu, prawda, usmażony, nawet później wsadzony w ręcznik papierowy zupełnie inaczej smakuje niż taki na oleju, więc tutaj jest zdecydowanie olej. Totalnie wyrzucone z menu pojęcie różnego rodzaju zasmażek, czy to na maśle, czy na smalcu, czy na słoninie. Coś takiego w ogóle się nie pojawiało. Nie pojawiały się również tłuste, gęste sosy majonezowe do sałatek. Zawsze był komponowany bufet sałatkowy na bazie sałat, na bazie warzyw, owoców, ryb, serów. Natomiast wszystkie sosy, jakie były komponowane, to raczej oliwa z oliwek, sok z pomidorów, świeże zioła. To jest przystawka. Później pojawia się zupa, czyli bez śmietany. Później mamy dania gorące. Dania gorące to naprawdę do rzadkości należało, abym używał tłustej śmietany. Najczęściej były to mięsa grillowane, pieczone, z sosami naturalnymi, sosami na bazie oliwy z oliwek, ziół, dodatki ryż, gotowane ziemniaki, ale tylko i wyłącznie koperek bez ubijania ze śmietaną, z masłem, makaron, zawsze makaron to węglowodany, czyli pasta, tutaj kuchnia włoska królowała. Świetnie, bo przecież niedogotowane, czyli al dente nie tuczą. Na przykład Marek Koźmiński, który dzisiaj zakończył karierę, odnajduje się świetnie w biznesie, zawsze przed meczem jadał spaghetti al dente z oliwą, z oliwek, skropione odrobina parmezanu i to było wszystko. To jest najbardziej prosty, ale najpyszniejszy makaron, tak, ja tak lubię. A powiedz mi chwilę, a desery? Przy deserach było jedno zalecenie, mogły być wszystkie poza kremami. Czyli jeśli była szarlotka, nie ma problemu. Mogła być nawet z lodami waniliowymi. Jeśli pojawił się na lunchu na przykład obecny kapitan reprezentacji, Jacek Bąk,
to lody musiały być, bo on po prostu kocha lody, a jego ulubionymi lodami były lody waniliowe lub cynamonowe, ale najczęściej waniliowe, podane na gorących śliwkach gotowanych w przyprawach korzennych. No to tutaj jesień mamy, śliwki mamy, więc coś wspaniałego. Zero bitej śmietany. Żadne kremy, żadne ciasta z kremami, żadne ciasta tortowe. No to powiem Ci, że ja z przyjemnością bym był członkiem reprezentacji piłkarskiej, bo akurat ten rodzaj diety bardzo by mi odpowiadał. Chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie, też poniekąd związane ze sportem, tylko innego typu sportem. Bo jak wiem, działasz także w Stowarzyszeniu Kucharzy, tak. Czy Szefów Kuchni, to się nazywa, tak, prawda? No właśnie. A są organizowane zarówno w Polsce, jak i w Lyonie światowe olimpiady kulinarne, czyli pewien rodzaj rywalizacji sportowej w kuchni też istnieje. Istnieje, oczywiście. Myślę, że dzisiejszy czas jest najlepszym przykładem. Ja bym może nie nazwał tego rywalizacji takiej bezpośrednio, jak jest w sporcie, że Że ganiamy się. Złoty, tak, natomiast ja mówię o takiej rywalizacji tutaj na miejscu. Raczej ścigamy się w komponowaniu dania ciekawego i tak dalej. Oczywiście to danie może w czymś zawsze wygrać. I są ci bardzo popularni i są ci, którzy no, po prostu pracują i są zadowoleni z tego, że robią. W Lyonie miałem przyjemność być na konkursie w charakterze jurora. Był to bodajże 97 lub 98 rok, konkurs kuchni regionalnej. Tam zdobyliśmy mięsem, pieczenią z żubra pierwsze miejsce. Był to Paweł Oszczyk, obecnie szef La Regina. Tak. Później dostaliśmy wyróżnienie w cukiernictwie. No w cukiernictwie ku mojemu zdumieniu, bo też byłem kiedyś w Lyonie, ale właśnie na olimpiadzie cukierniczej Polacy zawsze tam zdobywali w cukiernictwie. Na tym konkursie Paul Bocuse dzień, dwa wcześniej odbywają się Mistrzostwa Świata Cukierników. Tam bardzo częstym gościem był świętej pamięci Kandulski, cukiernik, znane nazwisko poznańskie. Obecnie osoba, która tam najwięcej działa i funkcjonuje, to jest Janusz Profus, naczelny kreator cukiernictwa i smaku firmy Wedel. On z nimi współpracuje. Poza tym, oprócz tego, że współpracuje, również startował tam kilkakrotnie. Jest mistrzem świata w cukiernictwie. I dzisiaj, gdyby popatrzeć na tą stronę cukierniczą, to znaleźlibyśmy kilku mistrzów świata, którzy zajmowali wysokie miejsca w tej branży. No to ogromnie się cieszę, że polska kuchnia, a zwłaszcza cukiernictwo, zaczyna zajmować należne jej i wynikające z historii polskiej kuchni miejsce w świecie. A do Ciebie mam ostatnie pytanie, właściwie prośbę. Paskudnie jest na dworze, tu u Ciebie jest rozkosznie i ciepło. Za chwilę wyjdziemy na dwór, gdzie będzie zimno i w dodatku mokro, śnieg rozpuszczający się pada. Daj nam przepis, nam wszystkim, tym, którzy będą nasz wywiad oglądać i słuchać, jeden krótki przepis sportowy, taki, że na zimnym tym powietrzu będziemy poruszać się sprawnie i spokojnie wrócimy do domu. Ja generalnie polecam jedzenie zup. O tej porze jesteśmy Polakami, mamy ponoć najlepsze zupy w świecie i wrzucić szybko do garnka skrzydełka z kurczaka, szyjkę z indyka albo skrzydełko z indyka, dodać wołoszczyznę, ugotować to wszystko, skomponować fantastyczny, aromatyczny bulion, może nawet kawałek upalonej cebuli do środka i później wszystko zasypać kaszą i zrobić sobie taki krupniczek na podróbkach, to myślę, że to byłoby dzisiaj idealne. I na koniec mała modyfikacja. Krupnik kocha zieleninę, ale ja bym ją zrobił troszeczkę inaczej. Duża ilość pietruszki do miksera, ewentualnie do moździerza, trochę szczypiorku, koperku, odrobina oliwy z oliwek i ucieramy to wszystko i na koniec, jak już jest krupnik na talerzu, taki dymi się z niego ten cały aromat, skrapiamy sobie tym musem z tych ziół. Myślę, że będzie to genialne, proste, smaczne, zdrowe i na pewno po takim krupniku wyjdziemy naładowani energią, a przede wszystkim będzie nam ciepło. Dziękuję Ci bardzo, a Państwu życzę smacznego.